Hello wszystkim, z tej strony PG i tak, nareszcie nadszedł czas, chwilę jeszcze zobaczę tylko jak mikrofon, dobra, wszystko 0-0, nie ma żadnych opóźnień, zajebiście. Tak więc no, nareszcie przyszła pora na kontynuację Lisa the Painful RPG. O kurde, stój, nie, myślałem, że to okienko gry jest aktywne, a nie OBS-a. Tak więc no, let's fucking go! Tak więc, jeszcze takie sprawy administracyjne, zanim zaczniemy. No, nie, wiem, nie było kurde Lisy i innych elpów przez 2 miesiące. A jest to spowodowane tym, że bardzo mocno streamowałem na moim głównym kanale. Reksiu, uspokój się. No i ten, no i te streamy przejmowały znaczną większość mojego czasu i przez to nie mogłem za bardzo nic zrobić. Jeżeli chodzi o let's play'e. Tak więc no. Jeszcze tak chciałem powiedzieć, że wczoraj tak przypominałem sobie, jak ta gra działa i tak dalej, no nie. I podtrenowałem wszystkich trochę do 6. levela, bo tylko na tyle miałem cierpliwość. Na tych całych węszach, których widzieliśmy. Które tu widzieliśmy wcześniej, tak więc no. Are you ready? Bo ja jestem ready. Kurde, tłumacz Google gotowy i opis przejścia też, jakbym się gdzieś zatkał zbyt długo. Tak więc ta seria będzie niestety trwała tylko godzinę, ponieważ no dzisiaj mamy 7, tak, dziś 7 mamy. Niestety mam pewne spotkanie, na które muszę pójść, więc zbyt długo pograć nie mogę. Ale hej, jutro przynajmniej wolny dzień mam cały. Tak i zaraz. Tak, nowe skille oczywiście każdy ma. Dropkicka użyję. Tylko szkoda, że nie ogarniam za bardzo jak klawiatura działa, bo nie mam wsada, tylko ZSQD i nie wiem co za co odpowiada. Okej, okay, więc... A, dobrze, że nie 3. Okej. Okay. Dobra, nie, zaraz, ty się broń. Oki. W sumie to ten, o kurde, otruli mnie, no szlak. W sumie to, co chciałem powiedzieć, to... O, nowy level, zajebiście. Machine Gun Fist dostałem. Cokolwiek to jest. Muszę się wracać, się przespać, bo... Z tą trucizną będzie zrąbanie, ponieważ nie mamy żadnych przedmiotów, które leczą. O kurde. No dobra, niech będzie, rozwalimy jeszcze jednego. Co to? Machine Gun Fist. Wawa. Czyli Warszawa w skrócie. Guard, shoot, loose. Dobra. W-A-W-A. W-A-W-A. Dobra, jest. W sumie ten, też tak patrzyłem wcześniej, no nie? Jak nie radziłem sobie z tym całym wąszem na poprzednich częściach Let's Play'a, znaczy w trzeciej części tak w ogóle. Kurde, zjebałem. No nic, i tak leży. Cóż, było to spowodowane tym, że Brad, ta główna postać, cały czas zadawała zero obrażeń. A to on właśnie jest chyba głównym napierdzielaczem w naszej drużynie, jak na razie. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się stało. No miał ten jakiś tam status problem, że tam chyba dragi wziął czy coś, o ile mi dobrze wiadomo. Tak, śpi. Tak więc no, zarąbiście. Zawsze na propsie, zadawanie zero obrażeń. Nie mogę przecież tędy pójść. Ale dobra. Teraz wszystko jest w pożądalu, chyba że... Dobra. W sumie nie wiem skąd też to się wzięło. Bo żadnych narkotyków mu nie dawałem. O ile dobrze mi wiadomo. Bo wszystko zawsze sprzedawałem. Chociaż nie, może do tej, jak do tej szopy poszedłem, czy coś tam te drzewy, czy tam coś mnie napoiły. Fight. Tak jest. Pamiętać, Warszawa. Kurde, ale ten skurczybyk dużo zadaje obrażeń, szczerze wam powiem. Waszą wąś, śmierdzielu. To ty też garduj.
O, no zajebiście. W sumie nie będę się wracał i leczył, pieprzyć to. Trzeba będzie żyć z tą trucizną, no niestety. Ech, fuck this shit, idziemy dalej. Może coś znajdę w trawie, czy coś buszującego w zbożu. Guard. W sumie skill, czemu nie? Dawaj. Okej. Dobra, jest. W sumie to tak, może teraz powinienem o czymś... nie, zaraz skill. Dobra. Że powinienem, kurde, o czymś pogadać, żeby to walczenie było interesujące chociaż troszkę. Tak więc no, w sumie to... O kurde, tam ktoś... Coś jest? To ktoś? Dobra. Man laying in grass. Na pewno jakiś szczyl. W sumie... hints? Cheer. Restorative chant. Zobaczymy, jak to działa. Ghost story. Zobaczmy. Big shot. O! Już? Okej, to było szybkie. Nie trzeba było leżeć na mojej drodze, chociaż mogłem go ominąć, nawet nie wiem. Tak, wawa. Guard. Chociaż nie, skills. Nie, nie, stój. Hints. Dobra, zobaczymy, czy to HP odnawia, czy co? Kurde, nie wiem. Szkoda, że gra mi o tym nie mówi dokładnie. Nieważne. Kurde, nie chce mi się wracać i znów leczyć, no ale chyba nie będę miał wyjścia. Może przy okazji jeszcze zaliczę jakieś węsze i mnie zjedzą. To by było przykre. O, super! Pewnie mnie zabiją! Albo węże mnie zjedzą. Ktoś mnie porzucił? Ty kurwo łuczniku pierdzielony, ty! Jak to możliwe? Czemu? Gdybym wiedział, to bym mu ekwipunek zdjął. Zjeb głupi, o kurde. Spójrz na ten uśmiech. Ohydny. Zobaczyłem na tą bestię, jak zabija tuziny. Mimo tego w tym momencie mogę tylko siedzieć i patrzeć jej prosto w oczy. I ona się na mnie patrzy, uśmiechając się. Ale chcesz ją zabić, czyż nie? Będziesz potrzebował jakiegoś wybuchu. Ogniste bomby na przykład. I trochę dobrych ludzi. Wtedy miałbyś szansę. To gdzie ja to kurde mogę znaleźć? A czy nie mogę po prostu obejść? Nie. Escape. Nie mogę go obejść. Cholera jasna. Gdzie mogę znaleźć jakieś wybuchowe sprawy? Ten pierdolec może spadać, jebany łucznik. I tak był do dupy. Mam nadzieję, że nie zainwestowałem w niego żadnych pieniędzy. Guard. Dobra. Wawa. Okej. Okay.
O, oczywiście, mnie otruł. Zaraz, w którym miejscu to może być? W jakim miejscu jeszcze nie byłem? Ten! Tego potwora nie załatwiłem. O ile dobrze pamiętam, tego śmierdzącego, brzydkiego całego. O mój Jezu! Spierdalaj! O! Kurwiające. Guard items. Ta. Okej. Tak więc no, guard shoot. Paszą won. A czemu kurde on mnie porzucił? Skurczybyk jeden. Wiem. Może dlatego, że trucizna go był otruty czy coś. Że nim się nie zajmowałem. Cholera kurde jego wie. Może go w barze znowu znajdę. Oczywiście, pod sam koniec. Spierdalaj. Pewnie mnie ubije teraz. Och, ja pierdolę. Oczywiście! Niech zgadnę, padnę teraz, nie? A nie! Oh my god, kto by pomyślał? Spierdalaj ty zjebie! Dobra. Mam nadzieję, że kurde ta cała zupa jest nieskończona. Można ją brać ile wlezie z tych garków. Przy okazji save'nę. Dobra, więc gdzie to było? Gdzie to było? Gdzieś było tam na lewo. Albo nie, wiecie co, pieprzyć to. Zobaczę w opisie przejścia, ponieważ... Nie mam kurde czasu, żeby się pierdzielić, a chcę gdzieś dojść w tej grze, nie? Tak więc no, ZW. No i wróciliśmy! Tak więc no, wyszło na to, że muszę pokonać tego skurczybyka sam, a tych bomb wcale nie potrzebuję. Przy okazji kurde ten, Brad ma te ogniste ataki chyba. Tak przy okazji też podczas łażenia znalazłem coś ciekawego, więc zaraz tam pójdziemy. O fuck, nie uzdrowiłem się! A wiecie co, będę z nim walczył? Pierdzielę to! Chcesz w łeb, to masz. Mystery Jerky, co to jest? Tak czy siak później sprawdzę, bo teraz muszę wiać. Ale ze mnie debil, no. Zapomniałem. Tak czy owak, no. Mam nadzieję, że zbytnio źli nie jesteście, że musieliście czekać dwa miechy na kolejne części z Lisy. No ale niestety, no. Tak to już jest. I tak i przy okazji też wiem, że może ludzie już... Słyszę to po raz trzeci, ponieważ i w Marianie to powiedziałem, i w dodatkowym odcinku z Persony 3. No ale kurde, jak to mówi pewne przysłowie, różni ludzie różne serie oglądają. No i może nie wszyscy akurat się interesują Marianem albo Personą czy czymś innym i tylko Lisę oglądają, więc no. Lepiej powiedzieć... To za dużo razy, niż nie dopowiedzieć, żeby ludzie się zastanawiali, co się działo. Tak więc no. Hurra! Wciąż kurde mnie denerwuje to, że ten debil ode mnie odszedł. Jak ja teraz... jak wy sobie poradzimy we trójkę? On zadawał okej obrażenia. Właśnie to znalazłem.
nimi gadać nie mogę. Więc idę dalej. O! Gdzie ty idziesz? Chodź tu. Hej, Porki, zostaw go w spokoju. Rando, nie chcę żadnych problemów bez powodu. Powiedziałem, chodź tutaj, teraz. Chwila. Co to jest ten Mystery Jerky? Recovers 300 HP. Okej, dobra. No, czego chcesz? Szukam kogoś. No shit, kowboju. Wszyscy ją i jej szukają. Ja pytam cię, czemu jesteś tutaj? To jest terytorium Randa. Nie chcę żadnych problemów. Po prostu idź stąd. Powiedziałem, że nie chcę żadnych problemów. Głuchy jesteś? To miejsce nie jest dla uczniów szkoły czy coś. Spierdoliłeś. Dobra, no to jak chcesz w łeb, to proszę bardzo. Dobra, możemy spróbować. Feel like you're cool. Zobaczmy, co to robi. TP wzrasta. Ale dobra, najpierw zapierdzielimy ich. Dobra. Okej, dobra, nie będzie. Nie będzie źle, mam nadzieję. Ale co ty kul robi? Ja nie wiem, co ty kul robi. Dobra. Evade, ha? Ciekawe, jak to unikniesz. Smrodzie. O, zarąbiście, dobra. O, dobra, czyli te kul to odnawia HP, tak? Dobrze wiedzieć. Guard shoot. Okej. Co to jest ten Oak Steve? A, to jest on. On siebie pierdzielnął, dobrze wiedzieć. Guard i shoot jego. Jest wkurzony, nie? To chyba oznacza, że ma zmniejszoną obronę? Nie wiem, zwykle w grach RPG tak jest, że jak ktoś jest wkurzony czy coś, to... ma bardzo mocno zwiększony atak, ale obrona, kurde, leci na dół. I to mocno. Dobra. Kurde, też mi kurde, zwiększony atak spierdzielaj w takim razie. No, paszą. I Diet Colocola Mystery Jerky 37 maxów. Zadowoleni? Trzeba było mnie denerwować? No! Wynocha. Nie ze mną takie numery. Trzeba uważać, żeby się nie spierdzielić. Okej, save'nę tutaj. Przydałoby się jakieś miejsce do odnowienia HP. Może być ta ciemna i spooky scary jaskinia. Mam nadzieję, że się nie oddalam za bardzo. Chociaż w sumie chciałbym zobaczyć, co jest tam po drugiej stronie tego miejsca. Bo właśnie czasami nie lubię tego w grach, że jak nie pokazują ci, gdzie masz iść dokładnie, no nie? Tak dalej, że tam eksploracja jest spoko, no nie? Ale ja nie lubię tego, że jak nie wiem, gdzie mam iść, na przykład pójdę niechcący, gdzieś posunę fabułę do przodu, a na przykład papieros, dobra, na przykład chciałbym ten
Chciałem tylko poeksplorować, no nie miejsce. No ale cóż, trzeba z tym żyć. Kurde, muszę z nim gadać. Nieważne. Chcesz wpierdziel, jak wy wszyscy. Be my guest, skurwysynu. Jak przetrwasz to? W sumie, a tak, czemu nie? Śmierdzącymi girami mnie tu atakujesz? Idź stąd. Proszę, nic nie rób mojemu dla mojego ciała. A ty chciałeś nas, kurde... Co ty chciałeś z nami zrobić, nekrofilu jeden? Właśnie, podostawałem mnóstwo przedmiotów, co one robią? To leczy HP. SP leczy. Leczy truciznę, dobra. Widziałem, co zrobiłeś tam dla chłopaków. I nie chcę tego. Powiem ci coś dobrego, jeżeli zostawisz mnie w spokoju. Spray do włosów jest bardzo podpalający. Co? To jest dobra wskazówka. Ludzie z wielką ilością produktów na swoich włosach są bardzo łatwopalni. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. W sumie ja osobiście nie używam żadnych lakierów. Tak dalej. Moje włosy są w 100% naturalne, ponieważ jestem tego warta. Dobra, ale jak mogę stąd wyjść teraz? Fuck. No i co? I gdzie mogę? Chyba, że muszę się zwalić stamtąd. Chwila. Też zapominam o tym, że mogę ten użyć mojej twarzy do amortyzacji z mojego upadku. Let's do this! I wszystko jest ok. Tylko spokojnie i ostrożnie. Zobaczmy, co tu jest. O shit, moment. Strach na wróble. Dayspa Henning. Kurde, SP już nie mam. Ale powinienem dać sobie radę. Mam taką nadzieję. Dobra. Dobra, będę przyciskał byle co, bo tak moich specjalnych ruchów wykonywać nie mogę. Czemu on nic nie robi? Czyżby szykował się na jeden mega rozwalający atak czy coś? Co? Wygląda na to, że mogę teraz drzemnąć się dłużej. Czy powinienem ich wszystkich rozwalać? Trzy magsy. Co to mi dało? Wacka mi dało! Nic a nic. Zawróć. Bo co mi zrobisz? Na pewno dużo złego. Chwila, że... Nie. Hmm? Cześć. Jak nas znalazłeś? Musisz być naprawdę gładkim kolesiem. Lubię to. Pozwólcie, że ukradnę wam wasze puste butelki. Najgorsza rzecz w tym, że nie ma tutaj, jeżeli nie ma tutaj kobiet, jest to, że nie będzie więcej dzieci. Wiedziałem, o to chodzi w tej grze. Ten, oni tak bardzo ten, są nawiedzeni z tymi babami, bo rozmnażać się nie mogą. A? Chwila. Chcesz tutaj spać, kolego?
Popilnuję ciebie za 10 magazynów. Niech będzie. Tylko nie rób nic dziwnego. Pewnie ukradnie nam przedmioty. A wszystko w porządku jest. O! Change. No i tego kurde debila nie ma. Niech spada w takim razie.